Na trzy. Raz, dwa, trzy. Dzień poszło. Dobry. Dzień dobry. Ja ogółem chciałem to, co mówiłem, ogółem to chyba przemyślałem i ogółem co może złego powiedziałem, to ci przepraszam. Przyjmuję przeprosiny od ciebie, Wojtku. Tylko więcej proszę ciebie, nie rób tego. A ty tak jak, samo nie rób, to jak, sam nie będę mówił już, jak wypowiadał się jak, na ten temat. Jak masz coś powiedzieć, to lepiej w oczy niż do oczy. To chociaż widziałeś. Szanowni ogółem, Państwo, kochani moi. Ja chciałem ogółem jeszcze pozdrowić. Mógłbyś ty to zrobić? Bardzo proszę, ale chciałem na początku powiedzieć, że kto chce przesyłać paczki do mnie, do pana Wojtka, do mojego wiceprzewodniczącego, a będzie zaraz przewodniczący mój, bo obejmuje moje stowarzyszenie obydwa, to będzie przewodniczącym całym, to bardzo proszę. Podaję na razie jeszcze swoje nazwisko i imię, Krzysztof Kononowicz, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. Podaję Wojtka Suchodolskiego imię i nazwisko. Wojciech Suchodolski, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. Obojętnie, czy na mnie, czy na Wojtka Suchodolskiego paczka przyjdzie. Będziemy razem... Ja będę ogółem testował. I będzie wyroki wydawać pan Wojtek Suchodolski. Bo ja lepsze mam do tego zdanie. Szanowny państwo, kochani moi. Tak, ja już będę za niedługo na emeryturze, na rencie. Chcę powiedzieć, złożyłem pismo do ZUS-u i już przejmuję. I na zakończenie chcę jeszcze jako przewodniczący. Proszę pozdrowić te ludzi, oni prosili mnie. Pozdrowić lotników Sierakowa, pana Jarosława, Dawida i Michała. Niech im Bóg Wszechmogący trzyma w niebie. Niech skrzydła bezpiecznie latają tam. I chciałem pozdrowić Mikołaja Dezona z całego serca. I on obiecał dla nas lodówkę i pralkę, że przywiezie. Dziękuję bardzo za to panu. Chciałem również pozdrowić Marka i Bartka Senaraty jakieś. Bo tu pan wiceprzewodniczący... To nie Senaraty, tylko... Generaty? Generałów. A, generałów. Z Bombasu ogółem. Generałów z Bombasu. Panie, ja ogółem nie byłem, mogę wypowiedzieć się, nie byłem w Bombasie, ale latałem koło Bombasu i mnie po prostu tam ogółem znają i po prostu dlatego mam mundur i temu żołnierki mnie tam znają, wszystko i po prostu tak trzeba trzymać. I ogółem nie bać się. Ja jeździłem po naszej dzielnicy ogółem całe te, to niektóre sami cię napadli, mnie tu nie było jeden dzień. Ogółem dzielnica niebezpieczna. Zgadza się. Chciałem odpowiedzieć na pana te pytanie, panie wiceprzewodniczący, a przez chwilę, a zaraz będzie pan przewodniczący. Panie, ja generałem nie będę na pewno. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący, przepraszam. To, czy pan był w Bombasie, to czy pan latał tam, to mnie to nie obchodzi. Już proszę pana, jak tak... To w sercu mam. Proszę pana, a że pana... Gdzie ja byłem? Kochają pana dziewczyny, to chcę panu za to... Bardzo mnie lubią pogratulować, oglądać, po prostu... Daj pan mnie skończyć. Pogratulować. I żeby tak dalej pana z całego serca kochali nie tylko z Bombasu, ale z całego świata dziewczyny. Życzę panu sobie, z całego serca. Uwielbiają chyba mnie, bo bardzo mnie lubią i chyba kochają, jak chcą mnie oglądać. Dziękuję bardzo.